Witam Państwa bardzo serdecznie. Sytuacja jest wyjątkowo dramatyczna. Jesteśmy świadkami bezprecedensowej wojny na wschodzie, którą rozpętała Rosja, napadając na Ukrainę. Wszyscy się zastanawiamy, jakie będą skutki tej wojny. Widzimy, jak cierpią obecnie mieszkańcy Ukrainy, którzy napływają do Polski i są przyjmowani z otwartymi ramionami także przez mieszkańców wsi i przez rolników. Chcemy porozmawiać o tym, jakie skutki gospodarcze będzie miało i embargo, i ta wojna na rolnictwo i sektor rolno-spożywczy. Karol Bujoczek, zapraszam na program. W studio w Warszawie jest pan minister, wiceminister Ryszard Bartosik. Panie ministrze, wprawdzie mieliśmy rozmawiać o temacie wsparcia dla naszego rolnictwa, ale nie możemy nie zacząć dzisiaj od sytuacji za naszą wschodnią granicą. Mamy wojnę na Ukrainie. Co to oznacza dla polskiego rolnictwa? Co to oznacza dla naszego sektora rolno-spożywczego? Niestety agresor zaatakował Ukrainę. Przede wszystkim są to złe wieści dla nas, ale przede wszystkim cierpią Ukraińcy. Jesteśmy w tym momencie z bohaterskim narodem ukraińskim w solidarności. Natomiast oczywiście ma to skutki gospodarcze bardzo negatywne dla Polski, dla Unii Europejskiej, w sumie dla całego świata. Wojna nigdy nie przynosi rozwoju. Zawsze wojna przynosi straty. I tak będzie również w tym przypadku z oczywistych względów. Wymiana handlowa z Ukrainą, która ma umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, będzie ograniczona. Ta wymiana handlowa w tej chwili wyglądała tak, że był większy dopływ towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej, ale taki był też cel tej umowy, aby Ukrainę zbliżać do krajów unijnych i pomagać jej w ten sposób i zapewne ta wymiana będzie ograniczona, ale jeśli chodzi o eksport naszych towarów na wschód, byliśmy dużym eksporterem jabłek poprzez Białoruś, sprzedawaliśmy je do Rosji. To też będzie ograniczone, jeśli nie zniknie w ogóle, nie zaniknie ta wymiana. No i oczywiście myślę, że dzisiaj co do słuszności embarga pewnie nikt nie ma wątpliwości, że ono się musi zadziać, bo nie możemy się przyglądać temu, co się dzieje na Ukrainie. Najważniejsze dzisiaj zadanie – pomóc osobom, które uciekają z Ukrainy. Rolnicy też niosą już tą pomoc. Czy w jakiś sposób Ministerstwo Rolnictwa także organizuje pomoc dla tych uchodźców, którzy płyną z Ukrainy do nas? Pomoc organizowana jest przez rząd w sposób skoordynowany i tak to musimy robić. Ona nie będzie trwała tylko przez te kilka dni czy tygodni. Musimy być przygotowani na dłuższą pomoc. W tej sytuacji krytycznej, wojennej, oczywiście oprócz tej pomocy takiej humanitarnej organizowanej przez różne organizacje, stowarzyszenia i samorządy, przede wszystkim pomaga rząd Rzeczypospolitej. Żywności w tej chwili w naszym kraju nie brakuje i nie brakuje też żywności dla uciekinierów, no ale my jesteśmy na takim etapie, aby zapewnić im przede wszystkim dach nad głową i to jest pierwsze zadanie rządu Rzeczypospolitej. Oczywiście to się wiąże ze wszystkimi środkami potrzebnymi do utrzymania, również żywnością, ale to jest w tej chwili zapewnione. Jeśli będą potrzeby, ale także możliwości dostarczania żywności na Ukrainę, to też jesteśmy otwarci. Na razie toczą się działania wojenne i takich możliwości nie ma. Niemniej jednak jesteśmy gotowi. Ja bardzo się cieszę, że organizacje branżowe, organizacje producentów, związki zawodowe, izby rolnicze doskonale rozumieją sytuację w związku z tym, że nie będzie handlu między
agresorem, a krajami Unii Europejskiej. Starają się też zrozumieć sytuację w związku z tym, że ceny energii, paliw niestety będą musiały wzrosnąć, bo i tu obroty handlowe będą musiały się zmniejszyć, a w konsekwencji... O tym za chwilę porozmawiamy. Ja chciałbym jeszcze zapytać... Do zera. Chciałbym zapytać, czy rząd przewiduje programy żywnościowe dla uchodźców z Ukrainy, czy będzie właśnie wsparcie od tej strony? Jeżeli uchodźcy z Ukrainy będą zakwaterowani w ośrodkach rządowych, to całkowite utrzymanie tych uchodźców spoczywa na rządzie i my im zapewnimy wszystko od mieszkania poprzez żywność i to będzie zapewnione. Natomiast w ramach tej opieki nad uchodźcami specjalnych programów żywnościowych w tej chwili nie ma i nie widzimy takiej potrzeby. Jeśli ona będzie, w Polsce jest tyle żywności, że na pewno uruchomimy tego typu programy. Z punktu widzenia rolników i branży rolno-spożywczej z pewnością, jak pan wspomniał, jest zrozumienie dla embarga, ale też powstaną straty. Czy w jakimś stopniu rząd przewiduje rekompensaty dla tego sektora z racji niemożliwości handlu i sprzedaży oraz importu? Przede wszystkim należy powiedzieć tak, że wolność i poszanowanie prawa międzynarodowego nie ma swojej ceny, jest wartością bezcenną i tak musimy na tę sytuację spoglądać. Być może będzie tak, że my za niektóre dobra będziemy musieli ponosić parę złotych, paręnaście złotych większe koszty, ale popatrzmy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tam ten koszt jest dużo większy, bo ludzie po prostu walczą o swoje życie, o wolność. Natomiast staramy się o to, aby wspierać rolników w związku z tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale nie tylko, bo przecież ta sytuacja ma miejsce w związku z kryzysem gazowym i w związku z brakiem współpracy z Rosją od wielu, wielu miesięcy i będziemy starali się i chcemy pomagać. Już tej pomocy udzieliliśmy, jeśli chodzi o wsparcie dla tych, którzy kupują nawozy. Obniżyliśmy VAT. Czekamy teraz na decyzję Unii Europejskiej, bo jeśli taka decyzja będzie, decyzja umożliwiająca nam wsparcie producentów rolnych, tych, którzy zakupują nawozy mineralne, będziemy chcieli ich wspierać. Jest przygotowywane rozporządzenie, ale potrzebujemy zielonego światła od Unii Europejskiej. No, wspieramy też rolników, jeśli chodzi o paliwa, bo oprócz tego, że zwracamy część z kosztów za akcyzę, to przecież zostały obniżone obciążenia w związku z inflacją i z tego też rolnicy mogą korzystać. Rolnicy się bardzo obawiają, czy przypadkiem paliwa nie zabraknie, a wiosenne prace już przed nami. Czy mamy zapewnienie, że tego paliwa, zwłaszcza oleju napędowego, będziemy mieli wystarczająco w kraju? Paliwa nie zabraknie, my chcemy produkować żywność, chcemy produkować chleb. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że olej napędowy, paliwo w rolnictwie jest bardzo potrzebne. Ja w tej chwili też chciałbym zaapelować do rolników, aby ze spokojem, ze zrozumieniem podchodzili do tej sytuacji. Drodzy rolnicy, nie kupujcie paliwa po 10 zł, tak jak to miało miejsce kilka dni temu, kiedy to jeden z liderów związkowych zrobił zamieszanie i niepotrzebną awanturę. Paliwa są w cenach takich, jak proponuje nasz Orlen i paliwa dla rolników nie zabraknie. Jeśli są pewne ograniczenia co do ilości tankowania w każdym dniu, to one wynikają z tej paniki, która powstała. Prezes Obajtek zapewnia nas, że paliwa wystarczy, tym bardziej dla producentów, dla rolników tego paliwa wystarczy.
Czy równie dobrze się rysuje sytuacja z zaopatrzeniem w nawozy, bo wiemy, że wielu rolników nie kupiło nawozów, czekali też na decyzję rządu i czekali na decyzję Brukseli. Oczywiście dzisiaj są zupełnie inne priorytety, co jest zrozumiałe. Czy możemy liczyć na to, że ta decyzja będzie na tyle pozytywna, że rolnicy jednak mogą inwestować i kupować te nawozy? Znaczy tak, nawozy ci rolnicy, którzy ich potrzebują i chcą i mają na to środki, powinni kupować, bo terminy agrotechniczne są tutaj nieubłagane i nie mamy na co czekać. Jeśli będzie pozytywna decyzja Brukseli, będziemy od września ubiegłego roku brali pod uwagę faktury, na mocy których będziemy wspierać rolników, ale to pod warunkiem, że otrzymamy zielone światło od Brukseli i to wsparcie będzie, że tak powiem, wstecz. Będzie możliwość skorzystania z dopłat, jeśli Bruksela się na to zgodzi, a czynimy ku temu duże starania. Wiemy, że dzisiaj w kraju mamy zupełnie nowe wydatki, bo są pilne priorytety przyjęcia uchodźców, pomocy im. Czy zaplanowane programy wsparcia, między innymi dla producentów trzody chlewnej, będą utrzymane i czy będą wypłacone, czy jest tutaj ryzyko, że jednak może to być obcięte? Wszystkie działania będą kontynuowane, nie ma takiego zagrożenia. Kwestia uchodźców to jest nasz obowiązek. Myślimy nawet, że włączy tu się w to działanie pomocowe Unia Europejska, inne kraje, ale my bierzemy na siebie ten obowiązek wobec naszych braci ukraińskich. Nie ma tutaj zagrożenia z tym związanego dla polskich rolników. Wiemy też, że ta fala uchodźców może jeszcze przybierać na sile i pewnie wielu będzie szukało schronienia także w domach rolników, w domach na wsiach. Czy rząd przewiduje także wsparcie dla tych, którzy będą chcieli przyjąć tych ludzi, no i pomóc im się utrzymać w kraju, zanim się jakoś zorganizują? W tej chwili bezpośredniego wsparcia nie ma. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Nie mogę się w tym zakresie miarodajnie wypowiedzieć. Natomiast są projekty opracowywane w Ministerstwie Rodziny dotyczące jeszcze większych ułatwień, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników z Ukrainy i te ułatwienia będą również dotyczyć rolnictwa i tego sektora, jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. Pomoc oczywiście w znalezieniu pracy na wsi będzie niezwykle istotna, żeby sobie ci ludzie mogli poradzić w tej trudnej sytuacji, kiedy musieli cały swój dobytek zostawić na wschodzie. Tak, będzie bardzo, bardzo istotna. No, sytuacja też wygląda tak, że wielu Ukraińców już pracuje i będzie to jak gdyby łączenie rodzin, bo często jest tak, że ktoś z rodziny tutaj pracuje i myślę, że ci ludzie w pierwszym rzędzie uciekają z Ukrainy, ponieważ mają tutaj możliwość lepszej adaptacji, bo ktoś ma tutaj już pracę, ale zachęcamy polskich rolników, tych, którzy potrzebują do tego, aby zatrudniali cennych pracowników dla naszej gospodarki w rolnictwie, jeśli to możliwe, aby również użyczali im mieszkanie, dach nad głową, tak aby ci uchodźcy mogli tutaj w miarę normalnych warunkach żyć, uciekając przed tą straszliwą tragedią. Gdzie rolnicy mogą zgłaszać gotowość przyjęcia i chęć pomocy w zatrudnieniu? Jeżeli chodzi o pracę, to oczywiście powiatowe urzędy pracy, ale przecież też odbywa się to w sposób bezpośredni, indywidualny. Na mocy naszych przepisów rolnicy mogą
zatrudniać pracowników. No a jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców, to już jest indywidualna decyzja. Proszę tylko w tych sytuacjach pamiętać o tym, że rząd zapewnia pobyt w dłuższym okresie, aby ktoś też nie decydował pochopnie, aby uchodźcy nie byli przyjmowani na tydzień bądź dwa, bo to nie rozwiązuje sytuacji, abyśmy w pierwszym odruchu serca, bardzo pożądanym zresztą, potrafili zachować się racjonalnie i że ta trudna sytuacja będzie trwała dłuższy czas. Należy mieć to na uwadze. Bardzo dziękuję panie ministrze za te informacje z pierwszej ręki. Będziemy oczywiście naszych czytelników i internautów informować na bieżąco. Szanowni państwo, oczywiście ten odruch serca wszyscy czujemy i wszyscy mniej lub bardziej, ale angażujemy się bezpośrednio lub pośrednio w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. My ze swej strony obiecujemy, że będziemy informować na bieżąco o tych tematach, które dotykają także rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Bardzo dziękuję panu ministrowi za obecność i państwu dziękuję za bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.